Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy rozmowy na moim kanale, bo styczeń, taki zimowy w Polsce miesiąc, u mnie na przykład za oknem pruszy śnieg. Aktualnie to myślę jest dobry moment, żeby porozmawiać trochę o kolarstwie z osobami, które na tym kolarstwie zjadły zęby, które są w środku samego peletonu, nie tylko właśnie z kolarzami czy z kolarkami, również z innymi różnymi osobami. I dzisiaj bardzo się cieszę, że moim gościem jest Marek Sawicki, masażysta drużyny Soudal Quickstep. Witam cię, Marku, bardzo serdecznie. Witam serdecznie, witam. Marek znajduje się w pewnym ważnym miejscu dla niego, jak widać, ale o tym sobie za chwilę jeszcze porozmawiamy. Masz bardzo ładny taki uniform, no, bym powiedziała. Bardzo ładnie się w tym prezentujesz. Tak, przyjazne kolory, przyjazna atmosfera, także tak jak powiedziałaś, później na pewno wrócimy do tego tematu. Wrócimy. Na pewno jest to projekt, który był przygotowany wiele lat temu i też z dumą mogę powiedzieć, że dopięliśmy to wszystko na ostatni guzik wraz z żoną i to na pewno będzie też kolejnym etapem, jak gdyby kontynuacją mojej kariery sportowej. Okej, super, to już Wam tego gratuluję, a później sobie jeszcze do tego wrócimy. Marek, może zacznijmy tak od konkretów, od razu przejdźmy do konkretów. Zapytam Ciebie o ten pierwszy rok, bo za Tobą sezon 2023, jak to się mówi, w nowej, starej ekipie. Po kilku latach w drużynie Sky i Neos wróciłeś do Quickstepu, do tej tak zwanej Watahy, do Patryka Lefebvre. Powiedz, jak minął Ci ten rok w tym właśnie nowym, starym środowisku? Znaczy, na pewno bardzo się cieszę, bo Quickstep był moją taką kolebką bordurowego kolarstwa, wielkiego kolarstwa, wielkich nazwisk i kontaktu już naprawdę z kolarstwem zawodowym na najwyższym poziomie. Do tej pory, wcześniej, jak gdyby moja kariera zaczęła się na pewno parę lat wcześniej, ale były to początki, jak wiadomo, zaczynałem w polskich ekipach. Niemniej oczywiście była to super legendarna ekipa MRUS, później 2 lata spędziłem w CTC Polsat w pierwszym wydaniu tej ekipy, także też wielkie wydarzenie, bo ta ekipa uczestniczyła pierwszy raz w historii polskiego kolarstwa w Grand Tourze, tak? W 2003 roku uczestniczyliśmy w Giro d'Italia. No później troszeczkę powrót za granicę, mniejsze ekipy, ale dzięki temu też miałem kontakt właśnie z ekipami dużego formatu. No i w 2000, bodajże 2008 roku zacząłem pracę w Quickstepie pod patronatem Patryka, tak? To jest kultowa postać w kolarstwie, jedna z ostatnich, legendarna postać. Tam nauczyłem się, można powiedzieć, ponownie kolarstwa od podstaw. To był przeskok w inny świat. To było dla mnie też wielkie wydarzenie, że mogłem stać obok Toma Bonena, bo wtedy on był gwiazdą zespołu i być na największych wyścigach, pierwszy raz uczestniczyć w Grand Tourze, znaczy już nie pierwszy, ale no, w wydaniu World Tourowym. Tak więc Quickstep w moim sercu i dla mnie generalnie odgrywa bardzo wielką rolę. Tak więc po 7 latach współpracy z angielską formacją, tak jak wspomniałaś, Sky, Ineos, Grenadiers, zdecydowałem się na powrót, na współpracę z Patrykiem. Oczywiście była to już wcześniej kontrolowana sytuacja, także byliśmy w kontakcie przez wiele lat, wspólnie rozmawialiśmy, wymienialiśmy poglądy i Patryk nie zawahał się ani sekundy, żeby podjąć tą decyzję, kiedy dzwoniliśmy się i umówiliśmy się już na konkretne tematy, tak więc przejście nastąpiło bardzo płynnie. Zostałem mile zaskoczony przyjęciem moich byłych kolegów, jak również Patryka. Naprawdę przyjęcie było super wspaniałe, ciepłe. Czułem się, że wróciłem znowu pod skrzydła Watahy. Jestem nadal częścią tej ekipy, legendarnej ekipy. Zaczyna się 9. rok już pracy w tej ekipie, tak więc też. Jest to dla mnie wielkie wydarzenie, że minął już ten rok, na pewno rok ciekawy też, który przyniósł wiele zmian w kolarstwie, a osobiście, no cóż, tak jak powiedziałem, zostałem bardzo ciepło przyjęty, bardzo się cieszę. Moi koledzy naprawdę przyjęli mnie z otwartymi ramionami.
Również z wielkim szacunkiem, bo jednak 7 lat spędzonych w ekipie Sky, tyle zwycięstw, tyle wygranych Grand Tourów i innych wyścigów pokazuje, że no wiadomo, nie przychodzi człowiek, jak to się mówi, z ulicy, tylko z kolejnym bagażem doświadczeń, które w tym roku też wniosłem do ekipy i wykorzystuję swoje doświadczenie zdobyte przez te 7 lat w ekipie Sky, żeby wspomóc tutaj teraz naszą ekipę, naszych zawodników i żeby się rozwijać w prawidłowym kierunku. Ja sobie odnotowałam, że Vuelta 2023 była Twoim 30. wielkim turem w Twojej karierze zawodowej, więc to jest naprawdę i w ogóle sama Vuelta to 15. Vuelta i 30. wielki tur, czyli wyścig 3-tygodniowy. To jest no, ogromny dorobek. No, po prostu ten worek doświadczenia jest w Twoim przypadku ogromny i myślę, że masz też okazję no, obserwować tę ewolucję kolarstwa od tych czasów, o których wspomniałeś. No, myślę, że ten sport był w zupełnie innym miejscu w roku 2001, 2003, 2007, a w zupełnie innym jest teraz, prawda? No na pewno. Mogę jeszcze dodać, że z takich okrągłych cyfr rok 23 był moim 25. sezonem w gronie profesjonalistów, także troszkę dat się złożyło okrągłych w zeszłym roku, tak jak mówię, 25 lat pracy z zawodowcami, 30 Grand Tourów, 15 ostatnich Welt przejechanych, także no jest duży dorobek. Duży dorobek, łatwo się mówi, czasami trudno mi wrócić wspomnieniami do tego wszystkiego, co minęło, ale cieszę się, że nadal kontynuuję to. Mam zamiar jak gdyby troszeczkę tą cyfrę podkręcić jeszcze, póki zdrowie pozwala, chęci i przede wszystkim pasja, którą mam w sobie i serce do kolarstwa. Tak więc podkręcę na pewno te cyferki. Jeszcze ci młodsi muszą poczekać, aż ustąpię im pola bycia tym najstarszym masażystą w Polsce, ale tak, akurat też przypadła mi ta satysfakcja, jak gdyby może nie satysfakcja, ale jestem w tym momencie tak, po odejściu Rysia Kiełpika zostałem najstarszym masażystą polskim działających w World Tourach, w grupach zawodowych. Tak więc przejąłem pałeczkę. Oczywiście będę się starał godnie reprezentować to stanowisko, jak najlepiej z mojej strony. A cóż, no latka lecą. Wiadomo, kolarstwo poszło bardzo do przodu. Bardzo do przodu. Ostatnie lata pokazują to, jak wielka zmiana nastąpiła przede wszystkim w wieku kolarzy zawodowych, w prędkościach i wszystkie komy do tej pory zdobyte z dawnych czasów przez wielkie gwiazdy pelotonu zostały też pobite. Tak więc nasuwa się wniosek, że kolarstwo jednak się rozwija. Kolarze jeżdżą coraz szybciej, ale z drugiej strony też są coraz młodsi. Także tu jest może troszeczkę, ja osobiście mam inne na to zdanie, na ten temat, bo nie jestem zwolennikiem, że 18-latkowie juniorzy podpisują kontrakty zawodowe. Oczywiście za tym wszystkim stoi, jak wiadomo, menadżerowie, pieniążki, szybkie zdobycie sławy, tylko moim zdaniem nikt nie myśli o konsekwencjach. Zobaczymy, bo tak naprawdę dopiero za kilka lat przekonamy się, jaki będzie, gdzie na przykład za 5-7 lat będzie Tadej Pogaczar, Remco Evenepoel, gdzie będzie, nie wiem, Juan Ayuso i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, ile oni będą w stanie być na tym szczycie, jak będą się czuli fizycznie i mentalnie, jak to będzie wyglądało, bo teraz jesteśmy świadkami zmiany pokolenia w kolarstwie, ale dopiero za ileś lat będziemy właśnie obserwować skutki tego, jak się teraz zarządza kolarzami. Marek, a powiedz, czy jakiś taki moment, nie wiem, wyścig, jakieś zwycięstwo albo jakaś porażka z tego sezonu 23, jakiś moment, który zapamiętałeś tak sportowo, gdzie tam byłeś z jakimś zawodnikiem przy jakimś zametą, wiesz, jak czekacie za linią mety na zawodników? 23 rok na pewno. Zapamiętam początek sezonu, także to, co za chwilę, właśnie jutro już ruszam na Majorkę, także pamiętam Majorkę, to takie było zetknięcie się z polską zimą na Majorce, więc straszna pogoda, zimno, deszcz, śnieg i to na pewno początek sezonu utkwiło mi bardzo mocno w pamięci. No oczywiście mieliśmy dobre miejsca, drugie, trzecie, brakowało zwycięstwa, na szczęście Vernon nam tutaj zafundował zwycięstwo ostatniego dnia.
I wyścig zakończyliśmy w sumie, mimo że zmarznięci, zmoknięci, wszyscy byliśmy troszkę podziębieni, ale te zwycięstwo końcowe dało nam wiele satysfakcji. Później na pewno jest większych wydarzeń, no, to co się wydarzyło na Giro d'Italia przejdzie pewnie do historii, tak? W autobusie dwóch zawodników jeżdżących na start, no, ja podziwiam chłopaków za psychikę. I że do końca we dwójkę dojechali, na koniec jeszcze Ilan Valwilder, no fajnie, dzielnie walczył, tak, starał się coś tam zrobić, walcząc o pierwszą dziesiątkę. Co tam więcej ciekawego? Na pewno wyścig, który trzecie zwycięstwo Remco, Liège Bastogne-Liège, no, to jest człowiek, który po prostu przypomina mi trochę, oczywiście nie z wszystkiego, z jednej strony Franka van der Broeka, który stawał na starcie, wychodził, wysuwał rower do przodu i panowie, dzisiaj wygrywam ja. Wszyscy ha, ha, ha i Frank przyjeżdżał na solo, tak? Także no, Remco myślę jest też takim przykładem. Panowie, dzisiaj staję na starcie i wygrywam. No i to, co zrobił na Liège, to jest potwierdzeniem tego. Także podziwiam tego chłopaka za jego charakter, za silną wolę i to, co sobie, nie można tak brzydko powiedzieć, wbije w głowę, to osiąga i to jest naprawdę coś, co będziemy widzieć jeszcze na pewno następne lata. Co więcej, no Tour de France, może jeszcze wrócę chwileczkę do klasyków, bo klasyki no, nie wyszły nam zdecydowanie w zeszłym roku, lepiej o tym nie wspominać, no jak zwykle Remco troszeczkę uratował nam sytuację z zwycięstwem Liège, no tam, ale no też trzeba o takich rzeczach mówić, tak, nie tylko o najlepszych, to troszkę zostało takie akcentem z roku 23, no. Klasyki wiosenne. Myślę, że w tym roku będzie zdecydowanie inaczej. Mamy nową grupę, bardzo młodą zawodników i myślę, że tutaj Quickstep nie pozwoli sobie, żeby to tak minęło bez odpowiedzi, tak? Bo jest to grupa przede wszystkim znana, tak? Z wiosny, z wygrywania klasyków i to jest jak gdyby zawsze była domena tego zespołu. Co więcej, no, wracając do Tour de France. Cieszę się, że Kasper Asgreen wygrał ten etap, bo akurat miałem możliwość współpracy z nim podczas Tour de France, także czuję się, że gdzieś tam moje dwa przyciśnięcia mocniejsze w mięśniu spowodowały, że wygrał na tym finiszu też o pół koła. Także no, taka indywidualna kolejna satysfakcja, że mogłem wspomóc Asgreena i osiągnął tę super wygraną i drugie miejsce, gdzie prawie znów się otknął, tak, otarł o te drugie zwycięstwo. No Vuelta. Vuelta na pewno taki dziwny moment, w którym Remco na jednym etapie no, traci wszystko. Następnego dnia pokazuje, jak jest wielkim chłopakiem. Mimo młodego wieku na pewno pokazał, że psychika i głowa są jego najsilniejszą stroną, bo oprócz tego, że oczywiście ma predyspozycje i już wcześniej to udowodnił fizyczne, to jednak w tym dniu pokazał, jak ważna jest głowa i stanął na starcie. Powiedział nam wszystkim przed startem, że dzisiaj wygrywa, pojechał na solo, pojechał w ucieczce, pozrywał wszystkich, zostawił Bardetta na 3 km do mety, wygrał etap na solo w takim stylu, że po prostu no, czapka z głowy, tak? Poza tym bardzo fajna sytuacja, Vuelta przypomniała mi sytuację z 22 roku, gdzie razem z Carapazem też Ricci wygrał 3 etapy i zgarnął koszulkę najlepszego górala, także z tej okazji sobie też w Madrycie zrobiłem z Remco zdjęcie i powiedziałem mu później, opowiedziałem o tej sytuacji, dlaczego chciałem koniecznie mieć to zdjęcie z nim razem w tej koszuli i przypomniałem mu, mówi, a faktycznie, masz rację. No także właśnie. To był taki fajny moment na zakończenie sezonu i na pewno chciał więcej, ale i tak uważam, że te 3 zwycięstwa i koszula górala pokazały, że to jest naprawdę chłopak z charakterem i wielkiego formatu. No to prawda, to jest jedna z takich rzeczy, które zapamiętałam po tamtej Vuelcie. To jak on potrafił się zbierać po porażkach, jak walczył, to też chyba po raz pierwszy zobaczyliśmy Remco Evenepoela w takiej jakby roli, bo dotychczas poza tym Giro nieudanym pierwszym dla niego w karierze, ale jakby w takiej roli, że on musi jednak się podnosić po jakiejś, powiedzmy, takiej mniejszej porażce, no takiej, że tam na etapie stracił na przykład, mam na myśli takiego typu porażkę, czy jakieś niepowodzenie po prostu. I zobaczyliśmy, że tak też
że w takiej sytuacji też świetnie się odnajduje, nie? Że też potrafi to po prostu udźwignąć i tyle, no, udźwignąć i pokazać po prostu później ataki, akcje naprawdę na niełatwych etapach, trudnych, takich górskich, gdzie po prostu zabierał się do ucieczek praktycznie dzień po dniu, co też przecież nie jest łatwe, bo nawet zawodnicy, którzy, znaczy on takim zawodnikiem oczywiście nie jest, bo on w te generalki celuje, ale zawodnicy, którzy jeżdżą tam na etapy, no to sobie dają jakieś dni odpoczynku i tak dalej, a on potrafił dzień po dniu walczyć i to jeszcze z głową taką dosyć obciążoną. No naprawdę, to rzeczywiście dla mnie też taki highlight z tej Vuelty 2023. Dobrze, Marek, to przejdźmy teraz do kolejnych tematów, bo mamy ich jeszcze trochę. Słuchaj, ja chciałabym porozmawiać o tym, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy też podkreślili, bo ja Ciebie przedstawiłam jako masażystę, tylko że masaż w Twojej pracy to jest, ja czytałam, teraz mi przepraszam, uciekło nazwisko, ale czytałam kiedyś taki materiał dawno, naprawdę kilka lat temu dobrych, z masażystą reprezentacji Wielkiej Brytanii, masowo między innymi Wigginsa i tak dalej. I on mówił, że masaż to jest 10% pracy masażysty w drużynach kolarskich. I chciałabym, żebyś powiedział teraz, co należy do Twoich obowiązków podczas takiego dnia pracy, no jak to się mówi. Tak, żeby może są wśród moich widzów też ludzie, którzy dobrze wiedzą, czym Ty się zajmujesz i inne osoby, które wykonują tę pracę, co Ty, ale może ktoś nie do końca wie, zdaje sobie sprawę, jak wiele rzeczy masz po prostu na głowie. Powiedz proszę, co musisz robić podczas takiego dnia właśnie na przykład na turze, na Vuelcie? Może zacznijmy. Najpierw uważam, że w Polsce określamy właśnie zawód wykonywany przeze mnie jako masażysta. No w świecie nie mówi się na nas masażyści, tylko Dokładnie. osoby towarzyszące, obsługujące tą grupę, tak? Tak Tak, to więc jest carer po masaż angielsku. charakteryzuje, że jak gdyby jedno zadanie, które wykonujemy, ale od razu mówię, ja stwierdziłem po wielu latach, że masaż jest momentem, w którym ja odpoczywam w ciągu dnia. Tak więc Ale to na górę prawda. nie leci, jestem przy stole, ładnie pachnie, bo zazwyczaj mamy fajne kremy, które ładnie pachną. Możemy sobie puścić muzyczkę. Czasami współczuję mechanikom, którzy tam za oknem na deszczu myją rowery. I cieszę się, że w tym momencie jestem tym masażystą i mogę sobie w środku, w pokoju, w ciepełku zająć się chłopakami. Ale tak, taka jest prawda. No, masaż jest naprawdę. W zależności oczywiście, ilu mamy zawodników do masowania, ale w ciągu 24 godzin, no, to są maksymalnie 2 godziny pracy, tak? Przy masażu, przy masowaniu chłopaków i no, bywały sytuacje, jak wiele lat pracowałem indywidualnie, czy z Michałem Kwiatkowskim, czy z Ryszardem Karapazem, więc ja nie masowałem więcej kolarzy, no ale też poświęcałem więcej im czasu, ale mimo wszystko to było 1,5 godziny do 2 godzin, nie więcej, tak? No dzień masażysty, więc na pewno trzeba by było podzielić naszą pracę w zależności gdzie i co robimy, tak? Wspomniałaś o Grand Tourach, więc możemy oczywiście przejść od razu do wyścigu, czyli dnia wyścigowego i też musimy to podzielić, bo część masażystów będzie się zajmowała robieniem tak zwanego hotelu, czyli organizowaniem hotelu, przejazdu z hotelu do hotelu, przygotowaniem wszystkiego zaplecza, a druga część będzie oczywiście uczestniczyć już bezpośrednio w etapie wyścigu. Tak więc może zacznę od grupy hotelowej. Tu mam bardzo duże doświadczenie, bo ze względu na to, że operuję kilkoma językami, więc jestem wykorzystywany często do. Jakimi, Marek, powiedz, w jakich językach się dogadujesz? No na pewno w ojczystym jeszcze. Takim spotkaniom jak teraz mogę praktykować polski język, chociaż mi czasami kiepsko to wychodzi, ale staram się, bo wiem, że zwracasz na to uwagę i słownictwo musi być odpowiednio. Nie, no wiesz, bez przesady, to przede wszystkim moja rola, żeby dobrze w miarę mówić, a goście mają trochę luźniej. Na pewno język hiszpański, gdyż no, na pewno sporo osób wie, mieszkałem prawie 10 lat w Hiszpanii, także hiszpański, później język włoski, też 6 lat pobytu we Włoszech. Było troszeczkę szybciej już włoskim, bo znając język hiszpański poszło łatwiej.
Ostatnie lata w Sky Ineos pomogły mi troszeczkę podreperować mój angielski. Nie jest to jakiś światowy poziom, ale nie mam problemu ze zrozumieniem i z dogadaniem się, także uważam, że to jest wystarczające, żeby radzić sobie w świecie. Każdy wyścig we Francji wspomaga mnie w języku francuskim, także na koniec Tour de France cieszę się, bo już sobie radzę bardzo dobrze w hotelach czy w jakiejś krótkiej rozmowie, że rozumiem, potrafię też wypowiedzieć się. No co jeszcze? Język rosyjski, który pamiętam ze szkoły, w moich czasach oczywiście musieliśmy się uczyć języka rosyjskiego, a jak się okazało, po iluś tam latach przydaje się, bo jest też wielu zawodników, czy no teraz troszeczkę się zmieniła sytuacja, wiadomo, ale język rosyjski jak najbardziej. Po znajomości języka włoskiego stwierdziłem, że w końcu zacząłem rozumieć, mimo że mieszkałem 8 lat w Katalonii, że język kataluński jest teraz dla mnie bardzo, bardzo łatwym językiem, bo mieszanka języka włoskiego i hiszpańskiego pozwoliła mi na to, żeby teraz po prostu to, co kiedyś słyszałem, rozumieć dobrze i móc też porozmawiać sobie. Oczywiście z Turką praktykuję, czasami rozmawiamy po katalońsku, także dla zabawy. Ja bardziej idę w tym kierunku, ona woli jednak rozmawiać po hiszpańsku ze mną. Także tak sobie jedno mówię, to jest ta sytuacja odnośnie języków, że w ekipach zazwyczaj szuka się ludzi, którzy rozmawiają w zależności od kraju, w którym się odbywa wyścig, w danym języku, bo jednak hotel jest miejscem, gdzie trzeba szybko się dogadać, dobrze się dogadać i żeby wszystko było przygotowane, to co jest nam potrzebne, tak? Więc może z tym hotelem, więc rano wstajemy. Dobrze. Super, gratuluję Ci znajomości tylu, tylu języków, takiego przynajmniej na takim komunikacyjnym poziomie, ale tak jak mówisz, to jest też ważna umiejętność w przypadku masażystów, jednak ta wielonarodowość w drużynach, no to pomaga, bo jak człowiek się nie potrafi odezwać i nawiązać kontaktu z kolarzami, to jako masażysta masz praktycznie z całą drużyną kontakt. To naprawdę musi pomagać, więc rzeczywiście to jest. Ja Tak, tu się możemy teraz zastanawiam tylko, jak sobie radzą Włosi czy Hiszpanie, którzy z reguły mówią tylko po swojemu. Tak, dlatego też chciałem wrócić do tych zmian na przestrzeni lat w kolarstwie, że kiedyś, żeby być po prostu w burturach czy w tym zawodowym kolarstwie, więc trzeba było mówić albo po włosku, albo po francusku. Język angielski nie istniał w peletonie kolarskim i te dwa języki były dominujące. No, na przestrzeni lat język angielski wyparł całkowicie, językiem oficjalnym w kolarstwie stał się angielski, tak więc wszystkie dodatkowe języki tylko pomagają. Ja lubię na przykład osobiście, mimo że zawodnicy już teraz młodzi, wiadomo, że uczą się angielskiego, znają angielski, zawsze staram się rozmawiać w ich narodowym języku. Dzięki temu też praktykuję, tak? Bo bez praktyki to się zapomina wiele rzeczy. To prawda. Dobra, to już nie wróćmy do przerywam. hotelu. Tak Wróćmy do jest. hotelu, śniadanie zjedzone, więc ta ekipa, która zajmuje się hotelem, odbiera od kolarzy walizki. Jedzie zazwyczaj najpierw jeden mała ciężarówka lub mały busik do hotelu ze stołami maserskimi, z walizkami zawodników obsługi. Hotel, czyli tak, recepcja, rooming list, czyli wszystkie pokoje musimy sobie sprawdzić, kto z kim ułożone śpi, to już jest wcześniej ustalone, to już jest zrobione. Musimy zapewnić parking dla aut, które wrócą po wyścigu z etapu, dla ciężarówki, dla autobusu. No teraz wszyscy mają też już samochód z kucharzami, więc i kuchnia, więc żeby jak najbliżej było restauracji, żeby ci kucharze nie musieli biegać z tymi z gotowymi rzeczami. Niektóre ekipy mają, jak kiedyś w Sky, no jest ciężarówka, gdzie jedzą kolarze od razu, nie muszą chodzić do restauracji, no ale większość ekip ma małe samochody, food trucki, w których przygotowują kucharze jedzenie i oni tam donoszą do restauracji, więc ważne jest, żeby było jak najbliżej tego pomieszczenia, w którym jemy. Co więcej, wiadomo, trzeba w restauracji zarezerwować stoły na odpowiednią ilość osób, które tam są. Oczywiście musimy zapewnić, żeby była woda i elektryczność na zewnątrz. Niekiedy organizator zapomina i zaczyna się walka, szczególnie jak jest więcej ekip. To są takie nasze drobne przepychanki zazwyczaj w obsłudze, ale dajemy radę. Jesteśmy przyjaciółmi, wszyscy znamy się tyle lat, także to nie ma problemu. No i wiadomo, jak mamy już zrobione pokoje, walizki są w pokojach, wysyłamy na naszą grupę listę, kto z kim śpi, gdzie, jak, wszystkie informacje, gdzie jest wejście, gdzie jest restauracja, w jakich godzinach jest otwarte.
Także na grupie taka informacja też zazwyczaj jest podana. No i mamy czas teraz, oczywiście nie żeby zwiedzać miasto, ale wracamy do ciężarówki i zaczyna się praca, tak? Czyli się kończy to zaczęte rano pranie obsługi, zaczyna się gotować rajskejki, inne ciasta czy bułeczki przygotowywać już na następny dzień. Bidony, w miarę możliwości jesteśmy w kontakcie z obsługą, która jest na wyścigu, informuje nas, ile potrzeba na następny dzień, więc cały czas jesteśmy na bieżąco informowani, co trzeba przygotować na następny dzień. Jeżeli są ciepłe etapy, no wiadomo, trzeba zadbać o to, żeby był lód, jak najwięcej lodu, bo wiadomo, potrzebne są ice oxy, które trzeba później włożyć do samochodów na etap, do bufetówek. Po wyścigu oczywiście odpowiednia ilość lodu musi być w autobusie, żeby ten ice bath, chłopaki przyjeżdżają, skakują do wanienki i tam się chłodzą. Tak więc no, cały czas na okrągło jest coś, no w międzyczasie co, kończy się etap, jak mamy, jesteśmy dobrze zorganizowani i hotel poszedł łatwo, że nie ma problemu, bo problemy są w hotelach duże. Czasami, więc mamy możliwość zobaczenia sobie tych ostatnich kilometrów etapu. Fajnie, zazwyczaj jak wygramy, to się cieszymy. Jak nie, no to liczymy na następny dzień. No i czekamy aż na powrót chłopaków z wyścigu. No wtedy szybko wiadomo. Pralka i idziemy do pokoi. Już stoły są rozstawione, przygotowane. Idziemy masować. Po masażu, no dalej jest przede wszystkim kontrola pranie. To jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli jest deszczowy etap, wiadomo, że tego jest dwa razy tyle do wyprania, bo są wszystkie kurtki, dodatkowe ubiory, rękawice, także pralka jest urządzeniem, które 24 godziny na dobę pracuje. Jakieś firmy powinny testować, jak chcą testować, czy jest dobry sprzęt, powinny dawać ekipom kolarskim, bo to jest najlepszy tester na świecie. Tak. No i cóż, kolacyjka, jeszcze ostatnie rzeczy, które trzeba przejrzeć i do spania, bo wiadomo, trzeba wstać, 6:30, 7 śniadanie zazwyczaj jest i zaczyna się nowy dzień. Czyli teraz przejdziemy może do tej drugiej grupy, chłopaków, którzy jadą w etap, więc rano odpowiedzialni są za to, żeby auta wewnątrz były czyste, czyli muszą być odkurzone, każdego dnia wyczyszczone, zatankowane. To już raczej zajmują się zazwyczaj mechanicy podczas powrotu z etapu. W drzwiach dyrektorzy sportowi, lekarz z przodu czy drugi dyrektor sportowy mają przygotowane szybkiej reakcji, czyli żele, batony. Musi być oczywiście krem przeciwsłoneczny, muszą być chusteczki do wyczyszczenia okularów, muszą być rzeczy pomocne pod ręką, że zawodnik podjeżdża do auta, że nie trzeba gdzieś tam z tyłu szukać, tylko to już jest w drzwiach przygotowane. Wiadomo, że takie rzeczy pierwszej pomocy, które zazwyczaj używają najczęściej. Tak więc to wszystko codziennie musi być sprawdzone. Plus do tego oczywiście lodówka z bidonami, z lodem, zasypana lodem, picie dla obsługi, torby deszczowe, które muszą się znajdować w samochodzie, kask rezerwowy. No i oczywiście bardzo ważna rzecz, to są lunch pakety, oczywiście bułki na trasę dla naszych dyrektorów, które przygotowujemy rano. Oczywiście nie masówka, tylko kto co lubi. Także wcześniej lista jest zrobiona, żeby nie było jakichś problemów. Również napoje, które wkładamy do lodówek, to są napoje, które piją dyrektorzy, którzy piją mechanicy. Mechanicy również mają, każdy ma swój sposób ułożenia lodówki w samochodzie. To jest ważne, jak się otwiera, w którą stronę. Także dużo rzeczy, które trzeba wiedzieć. Co później? W autobusie. Chłopcy też muszą przygotować, żeby oczywiście było jedzenie na trasę włożone. Przypilnować kucharzy, jeżeli zapomną, żeby było jedzenie przedstartowe po wyścigu. Plecak oczywiście musi być skontrolowany każdego dnia, jeżeli było się na podium. Torby na metę, prawda, w których nosimy picie, jedzenie. Także wiele drobnych szczegółów, które muszą być przygotowane. Kaski muszą być wyczyszczone chłopaków. Wszystko poukładane ładnie w autobusie. No i się jedzie na start. Tak? Na starcie wiadomo, autobus, jeżeli jest brzydka pogoda, zazwyczaj robi to fizjo, ale czasami jest tak, że któryś z chłopaków, z masażystów trzeba przesmarować nogi, tak, nasmarować. I żegnamy się z chłopakami, wkładamy bidony do rowerów i się wyjeżdża na bufet. W zależności od wyścigu można jechać sobie trasą, którą się chce. Na Tour de France absolutnie nie pojedziemy inną drogą, jak tylko trasą etapu, bo jest to niemożliwe, drogi są zablokowane, nie ma szansy dojechać inną drogą. Bufet, no wiadomo, trzeba znaleźć swoje miejsce.
przekazać pozycję dyrektorom, opisać troszeczkę, czy to jest podjazd, czy to jest, no wiadomo, zjazd nie, ale w którym miejscu się stoi, czy są inne ekipy, jak wieje wiatr, jaka jest pogoda, żeby zawodnicy mieli dokładnie przed 3 kilometry przed bufetem, mniej więcej kilometr, informacje po prawej stronie, ktoś stoi pierwszy na przykład tylko z torebką, ktoś stoi drugi z bidonami, także cała informacja też jest przygotowana z punktu bufetowego. Powrót na metę. No tu już się zaczyna rock and roll. Mamy tutaj władz nie słucha tego szczególnie, bo czasami, no niestety, byśmy pewnie stracili prawo jazdy, ale tylko oczywiście, jeżeli wymaga tego sytuacja, no trzeba troszeczkę radzić sobie, żeby być przed tymi kolarzami na mecie, a czasami to nie jest prosta sprawa. W zależności od terenu, gdzie jesteśmy i jak organizator poprowadził i zabezpieczył to wszystko. Także to jest taki nasz fajny odcineczek, troszeczkę adrenalinka, ale jesteśmy na mecie, więc autobus wcześniej wysyła pozycję, dojeżdżamy do autobusu, plecak na plecy, wiadomo, picie na etapie jedzenie, jest, tak, jest jedna torba, która jest po prostu z piciem dla chłopaków, którzy przyjadą, druga torba jest, jeżeli się idzie na podium, tam musi być oczywiście już jedzenie przygotowane dla tego zawodnika, wiadomo, że recovery, picie też dodatkowe i też jest podział ról. Jeden zawodnik, który jest plecakiem, idzie na podium, drugi jest zazwyczaj, który czeka do końca, do ostatniego zawodnika, żeby pokierować go z autobusu. No w autobusie wiadomo, no muszą być Jeszcze przepraszam cię, Marek, jak jakiś zawodnik idzie na podium, na dekorację, jakąkolwiek klasyfikację, zwycięstwo, coś tam, no to też musicie tam czapeczka, świeża koszulka, nie? Tego typu rzeczy. W tym momencie już praktycznie wszystkie wyścigi mają przygotowane do tego miejsce, tak? Czy to jest namiot, czy to jest już na większych wyścigach, to są oczywiście duże samochody przygotowane do tego. W środku jest 5 foteli, każdy jest w kolorze koszulki, którą się ma, każdy ma wyznaczone miejsce, także na dużych Grand Tourach to jest super, bo jest zawsze ciepło, nie pada. I tak, idziemy na górę oczywiście, ściągamy wszystko z zawodnika, myjemy go, łapka, tonik, przecieramy, ubieramy, jest świeży, pachnący, uśmiechnięty, żeby wyjść na podium i no i co więcej, zbieramy to wszystkie ciuszki już do woreczka, do prania, tak, no i czekamy. Jak będzie schodził z podium, ten zawodnik przekazuje nam wszystkie podarki, żebyśmy mogli to sobie zanieść do samochodu, a w ostatnim czasie jest taka zasada, że maturzysta, który zostaje zawodnikiem na podium, wiemy, że czy jest liderem, ma oddzielny samochód, który zostaje dłużej i wraca się już na spokojnie. Autobus nie musi czekać, zawodnicy jadą szybko do hotelu na masaż, a ten samochód jest specjalnie dla zawodnika, który jest na podium. Zazwyczaj jest też lekarz, no wiadomo, ktoś z prasy. I wracają na spokojnie, żeby inni nie musieli czekać, czy tracić czas, który można wykorzystać już na masaż, na regenerację. Marek, słuchaj, a jak zawodnik idzie na kontrolę antydopingową albo na konferencję prasową, to też czekacie na niego w takich tych dwóch sytuacjach? Jeżeli jest auto, jeżeli jest auto, które zostaje na danym wyścigu i jest przeznaczone do tych celów, masażysta zostaje. Po powrocie z hotelu wiadomo, że zajmuje się tylko tym zawodnikiem. Zazwyczaj jest to osobisty masażysta, bo wiadomo, no wygrywają najlepsi i robi ten jeden masaż. I powraca wtedy, tak, zostajemy. Czasami to bardzo długo trwa, szczególnie jak zawodnik nie może się wysiusiać na kontroli, także padnie, miałem tak. wiele przypadków, że do hotelu się bardzo późno wracało i z tego względu, że no właśnie mówię, zazwyczaj pracowałem czy z Michałem, czy z Karapazem, także to też jest troszeczkę w tej sytuacji lżej dla mnie, tak? Bo wiem, że wracam do hotelu i ktoś tam na mnie jeszcze nie czeka, tak? Mam jednego zawodnika, zajmuję się nim i to jest moja praca. Może taki fajny tylko, może nie fajny, ale śmieszny przypadek opowiem, jak na Vuelta Espania. Oczywiście mamy czasami poprzelewane toniki do mycia kolarzy, bidony, bo łatwiej to przewozić, no i zostawiłem oczywiście recovery ryciemu do wypicia i tonik też stał obok i niestety mi się pomylił i sobie taki wielki łyk tego toniku wypił. No, trochę był zły na mnie, ale od tego czasu już powiedziałem, że bidonach więcej toników nie przelewam, musi to być oryginalna butelka.
No to prawda, bo Było ktoś. na koniec dużo, ale na początku no, widziałem po twarzy Ryciego, nie był za bardzo zadowolony. Ale z żadnych fizycznych konsekwencji nie miał, nic mu się nie stało. Nie. Dobrze, to Później dobrze. dopiero przepukał guzię, także było już dobrze. Dobrze. Oj, są różne takie anegdoty. No i pamiętam właśnie, jak na Tour de Pologne w 2020 roku, jak byłam, to byłeś tłumaczem właśnie Richarda Carapaza, bo akurat tak się tam, jak on wygrał etap chyba w Bielsku-Białej, to było Jest biały, jest biały, tak. to zebraliśmy się tam my dziennikarze, a wiadomo, nie, po hiszpańsku nie każdy rozumie, mówi, więc tłumaczyłeś te pytania i odpowiedzi i świetnie ci to szło. Także tłumaczem też byś mógł być, Marek. No No, dobra. między innymi też jak gdyby nie tylko przez to, ale dzięki znajomości języka hiszpańskiego byłem przydzielony do Carapaza w ekipie Ineos, bo Ricci niestety po angielsku miał problemy, a żeby no jednak zawodnik tej klasy mógł swobodnie czuć się i nie stresować się wieloma sytuacjami, więc padła taka decyzja troszkę odgórna. Wiadomo, w Sky'u decyzje są zawsze odgórne, nie nasze. I zdecydowałem się, zgodziłem się, bo myślałem i nie pomyliłem się, że to będzie fajny moment współpracy z takim zawodnikiem. No i myślę, że przez te 3 lata no, osiągnęliśmy bardzo dużo i jestem też tego Jasne. bardzo dumny. Okej, okay, to teraz wracamy do hotelu po już tych wszystkich obowiązkach tam na etapie, nie? I w hotelu, no to co? Masaż, tak? I jakieś, z tego co wiem, kiedyś rozmawialiśmy, że już coś się przygotowuje też na następny dzień, tak? To już Tak, tyle ale ci. to już przed masażem, bo generalnie powiem Ci tak, że wiele wyścigów teraz ze względu na to, że organizatorzy, no wiadomo, chodzi o pieniążki, tak? Więc te transfery, gdzie jest hotel, a gdzie jest meta, są bardzo odległe. Tak więc też wiele czasu nie mamy po masażu, żeby jeszcze cokolwiek robić. Więc często jest, szczególnie na dużych wyścigach, gdzie kończymy masaż o 11 w nocy, tak? I później młodzi jeszcze może mają siłę gdzieś pójść sobie do autobusu, posiedzieć, porozmawiać. No ja już niestety potrzebuję prysznic, jeżeli to jest 11, nawet nie jem już kolacji i idę spać. Ale jeżeli jest oczywiście, etap się kończy w normalnych godzinach i nie ma długiego dojazdu, więc po masażu jeszcze wiadomo, spotkamy się w ciężarówce, przejrzymy, co trzeba zrobić, jeżeli jest coś zrobić, jeżeli nie, no to poświęcamy ten czas też na odpoczynek, bo jednak no, wymagania są duże. Uważam, że nasza praca jest bardzo stresująca, bo tu nie możemy zawalić no, w żadnym punkcie swojej pracy, bo No to to. prawda, bo jak czegoś nie będzie, czy właśnie tych kanapek, czy tej odzieży w samochodzie, to będzie po prostu wasza wina. A nie dość, że to jest denerwujące, gdy coś nie gra, to jeszcze czasami może naprawdę zaważyć na wyniku, no bo jak kolarz Oczywiście. nie zje, albo się nie ubierze, zmarznie, nie wiem, zmoknie, no to wiadomo, nie? Więc to rzeczywiście jest. Szczególnie w tym nowym kolarstwie, gdzie odżywianie jest tak ważne, że dostarczenie tego odżywiania i potrzeby produktu w odpowiednim czasie jest tak ważne, że każdy jeden brak tego, czy jakaś luka powstała, powoduje no, na wydajności i na wynikach tego zawodnika. Tak więc nie ma tu momentu, że możemy sobie pozwolić na jakiś, nie wiem, brak czegokolwiek, czy jakoś to będzie dobrze, dojedzie, nic się nie stanie. Te kolarstwo już minęło. To było kolarstwo 20 lat temu, że wiele rzeczy można było sobie troszeczkę podejść do tego w inny sposób. W tym momencie kolarstwo przeszło na poziom, powiedzmy, laboratoryjny, wręcz bym powiedział, jeżeli chodzi o wyliczenia, jeżeli chodzi o trening, jeżeli chodzi o całe przygotowanie, program przygotowawczy przedstartowy i później w czasie wyścigu, no to jest jednak, to jest masa ludzi, sztab ludzi pracujących nad tym, to są programy komputerowe, to nie jest wyssane z palca czy przekazywane z trenera na trenera, jak to się odbywało kiedyś, jego wiedza i to wszystko, tylko cały czas to są badania, to są testy, to są laboratoria, to jest dążenie do jak na największych. Nie wiem, osiągania jak największych wyników. I myślę, że kolarstwo z ostatnich lat to pokazuje, bo to, co się dzieje na wyścigach, no myślę, że przede wszystkim kibice są zadowoleni, tak? Bo to nie jest ten styl kolarski, gdzie kiedyś
pierwszy tydzień wyścigu przyjeżdżały największe gwiazdy się dopiero do rozgrzewać i łapać formę i w górach walczyli, czy długie ucieczki, tak nudne, wiadomo, później się zbierały ekipy, był sprint, wiadomo kto wygra. W tym momencie nie można być pewnym, kolarze atakują 80 km do mety. Czasami jest na wyścigach 3-tygodniowych, że na pierwszym bufecie, gdzie stoimy mniej więcej w połowie etapu, tak, no to zazwyczaj jest 110, 90, 80 km, zawodnicy nawet nie złapią torebki, bo jest tylko po prostu coś takiego, głowa mi przeleci i to jest 60 na godzinę, bo jeszcze ucieczka nie pojechała, bo atakują, bo gonią. To się bardzo zmieniło. W tym roku na Tour de France jeździłem na tak zwane extra feedy, czyli na punkty dodatkowe oprócz głównego fitzonu i z bidonami. No i akurat miałem jeden dzień, gdzie stałem pod górkę. Mówię, ja spokojnie, chłopaki są, złożę sobie 4 bidony do kieszonek, jeszcze 4 podam, później wyjmę. Tak więc podałem 2 bidony, bo pod górę przylecieli, to było gdzieś ponad 40 km na godzinę, chłopaki, i wtedy zrozumiałem, że się zmieniło bardzo dużo w kolarstwie. Bo żebym ja po tylu latach stania na bufetach, podawania bidonów, nie zdążył podać bidonów pod górkę kolarzom, to mówię, albo ja już muszę kończyć, albo coś tu jest nie tak. No to prawda, wszystko się, to się zmieniło, tak. Na szczęście nie było to z tego powodu, że ja jestem za wolny, tylko kolarze jeżdżą bardzo szybko, nawet pod górę. To, że mamy teraz transmisje telewizyjne z większości tych wyścigów najważniejszych, są to transmisje od startu do mety, a w tej tak zwanej telewizji na życzenie można oglądać już z powodzeniem wyścig od startu do mety, to widać, że rzeczywiście ta akcja idzie, albo tak jak mówisz, zawiązanie ucieczki trwa po prostu 80 kilometrów i wszyscy lecą 50-60 na godzinę. To prawda. Marek, ale jeszcze jeden aspekt krótko, bo wiesz, jesteś też takim trochę odbiorcą tych emocji, które kolarz ma. Jak jesteś pierwszym, którego kolarz widzi za metą, czasami na transmisji, czy jak ktoś był na wyścigu, mnie się parę razy zdarzyło stać za linią mety ważnych wyścigów, widziałam te pierwsze, a to ktoś trzepnie kolą, a to ktoś po prostu w kierownicę walnie, a to ktoś zaklnie pod nosem. No a potem z kolei na masażu, gdzie już trochę te emocje opadną, no to pewnie, znaczy, no wiadomo, że się rozmawia. I tak jak kiedyś mówiłeś, no jeden kolarz lubi mniej rozmawiać, drugi bardziej, ale no wiesz, nie chcę powiedzieć, że jesteś jeszcze psychologiem w drużynie, no ale siłą rzeczy ten drugi człowiek, z którym ma się kontakt, jest takim powiernikiem tego, co się danego dnia wydarzyło. Więc no też jakby to jest, może nie to, że obowiązek, ale wiesz, jakaś część po prostu twojej pracy, że wysłuchujesz albo tych radości, albo tych żali czy złości, a z drugiej strony już twoje doświadczenie w kolarstwie tyluletnie powoduje, że pewnie nieraz jesteś w stanie coś fajnego doradzić kolarzowi, jak sobie z daną sytuacją na przykład poradzić, nie? Ja myślę, że sama praca w grupie powoduje już to, że jesteśmy tą grupą osób, gdzie często przebywamy ze sobą. Zawodnicy, no wiadomo, są czasami doświadczeni, mniej doświadczeni, ale w nas widzą też właśnie powierników swoich emocji. I trzeba zawsze znaleźć ten balans, żeby w odpowiednim momencie na coś zareagować. Jeszcze może wcześniej próbowałem od razu po mecie przychodzić do zawodnika, kiedy właśnie przyjeżdża, ta adrenalina, ten jeszcze jest po stres, po tej walce, po finiszu, gdzie wiadomo emocje, testosteron, aż tam z nich bucha to wszystko. Próbowałem już w tym momencie gdzieś coś, czasem się nauczyłem, że nie, trzeba tych zawodników zostawić, bo czasami można było również otrzymać przykrą jakąś odpowiedź, czy jakieś no, słowo i uważam, że no, najważniejszą rzeczą po linii mety jest być przy zawodniku, oczywiście, bo to on tego oczekuje, tak? Wiadomo, że zawodnik potrzebuje tego swojego człowieka, z którym jest na co dzień, wie, że jest tutaj zaufany jego człowiek, który czeka na niego, to jest bardzo ważne. Ale dać mu ten moment na wyrzucenie to z siebie, chwilkę trzeba odpocząć. Jeżeli coś zacznie mówić, delikatnie go przytaknąć, oczywiście, z umiarem i po jakimś czasie już nawiązuje się ten większy kontakt na spokojnie. Umieć też wysłuchać przede wszystkim w tym momencie zawodnika, a nie mu coś narzucać czy mówić. To są takie rzeczy, których trzeba dostosować się do sytuacji, wpasować w te puzzle,
które tam są. Oczywiście też trzeba znać kolarza, z którym się rozmawia, bo jeden jest taki i do końca dnia będzie chodził obrażony, bo coś nie wyszło, a drugi jest, że od razu po prostu przyjedzie i będzie ok, trzeba czekać swój czas. To jest właśnie kwestia też poznania się między sobą. To jest ta budowa zaufania, to jest też pokazanie, że jest się już doświadczonym masażystą na poziomie i zawodnik wtedy odczuwa to. Wie, że będzie dobrze potraktowany, wie, że ma tutaj pomoc, wie, że ma kogoś, komu ufa i z kim będzie czuł się dobrze po mecie. Na stole oczywiście jest fajny moment. Ja na przykład osobiście nie lubię rozmawiać cały masaż, bo ja wolę się skupić nad pracy, którą robię. Ja muszę czuć, co mam pod rękoma i wiem wtedy, że zawodnik wychodzi ze stołu przygotowany na następny dzień. Ale na pewno te pierwsze 5-10 minut wiem, że musimy wymienić sobie, co się stało, jak było, co myśli, co zrobił, a może tak, a może to, a tamten. Fajna jest taka wymiana, ale później zawodnik musi mieć swój czas na relaks. No w tym momencie no, próbują nasi jak gdyby dyrektorzy czy lekarze walczyć z tym, żeby jednak tego telefonu nie używał, żeby się relaksował, ale ja uważam, że to jest też już w tym momencie częścią relaksu, tak? Bo w tym momencie można napisać do żony czy do dziewczyny, to jest też, że się rozluźnia, czuje się swobodnie i mi to nie przeszkadza, kiedy robię, bo ja jestem skupiony na masażu i wiem, że to jest moje zadanie, żeby on zszedł ze stołu, poklepał, dzięki Marek, do jutra i jest ok. Ja wiem, że on jest gotowy, jeżeli coś jest nie tak, no więc od razu jest wiadomość do fizjo czy do lekarza, czy go wzywam po prostu, pokazuję moje uwagi, że wydaje mi się, że coś tu jest nie tak, że tak, to i działamy dalej. Dobrze, Marek, to dzięki bardzo za to opisanie wszystkiego. Zanim jeszcze przejdziemy do Twojej firmy, to jeszcze mam do Ciebie pytanie odnośnie no właściwie jednego kolarza chciałam Cię podpytać, bo Mikel Landa dołączył do Soudal Quickstep. Gianni Moscon to też taki jeden z takich większych transferów Waszych, ale powiedzmy, że no... Trochę mniej utytułowany, może taki waleczny, dobrze sobie w klasykach radzi. Zostawmy na razie Gianniego Moscona, chociaż znacie się też ze Sky chociażby, prawda? Ale Mikel Landa to jest duży transfer, no bo wiadomo, i utytułowany, ale też taki kolarz, który znany jest z tej swojej takiej ofensywnej strony. Z drugiej strony mam wrażenie, że gdzieś tam ciągle nie do końca spełniony w takim sensie, że brakuje mu takiego sukcesu, które by tak jakby przypieczętowało tę jego karierę. Tak postawiło taką przysłowiową kropkę nad i. I chciałabym Cię zapytać, czy Twoim zdaniem, i też zresztą znacie się ze Sky, bo pamiętam nawet jak na Majorce się kiedyś widzieliśmy, to Landa wtedy jeździł w Sky, to było jeszcze tam grubo przed pandemią, więc to gdzieś musiał być 17-18 rok. Jak myślisz, co może wnieść i czy Quickstep może być miejscem, w którym właśnie to takie, bo lata też już mu lecą, no nie jest jeszcze taki stary, ale jakby patrząc na te standardy dzisiejsze, to już tak bliżej końca niż dalej. Więc jak myślisz, czy to będzie ta drużyna, która Landzie zapewni tę kropkę na D? Na początku może charakterystyka grupy Quickstep, Wolfpack był zawsze takim troszeczkę miejscem, w którym zawodnicy odżywali. Wiąże się to z charakterystyką funkcjonowania tej ekipy, tak? Tej atmosfery wewnątrz, gdzie jest to troszeczkę... Na innym działa to troszeczkę jakby na starszej formie tego kolarstwa, gdzie kiedyś było to bardziej luźne, gdzie kiedyś to było, no nie wiem, więcej fanu, tak? I dopóki jest Patryk, to myślę, że ta ekipa się nie zmieni, bo to jest jego styl bycia i zazwyczaj menadżer kreuje linię ekipy i jak ma wyglądać i jak on chce, żeby było i na co zezwoli, a na co nie. I wielu zawodników, którzy przeszli przez ekipy, gdzie no troszeczkę był inny reżim, odżywa w tym zespole na pewno, dostaje wiatru w plecy, dostaje skrzydeł, na pewno, może zacznę od Gianniego, na pewno Gianni będzie tego najlepszym przykładem w tym roku, gdzie już widząc jego i rozmawiając, bo akurat opiekowałem się nim od początku tutaj przyjścia na zgrupowaniu, to już jest inny Gianni i ja zawsze bardzo mocno wierzyłem w tego zawodnika, zawsze podobał mi się jako zawodnik charakterny, miał swoje oczywiście później kilka chwil, które no nie sprzyjały dalszemu rozwojowi, ale mówię, akurat Mikel Landa i Gianni zaczęliśmy pracę w Sky w tym samym roku,
bo w 2016 spotkaliśmy się i no teraz jesteśmy ponownie, ucieszyło mnie to bardzo. Oprócz tego dołączył do nas masażysta Mikela, z którym też już pracowałem w Sky, także fajnie, ta grupa skajowska się powiększa, już trochę chłopaki się śmieją, że coś tu się dzieje niedobrego, bo za dużo nas z tego Skaja tutaj. Ale wracając do Mikela, rozmawiałem z nim jeszcze w zeszłym roku podczas Vuelty, to było, czy podczas Tour de France. Wtedy już było wiadomo, że są rozmowy prowadzone na temat przejścia jego i generalnie powiem tak, że Mikel miał już troszeczkę na celowniku koniec kariery. Ale wiem, że Remco chciał go bardzo w ekipie do pomocy, a to, że Mikel mówił, że bardzo podoba mu się charakter Remco, jakim jest kolarzem i przede wszystkim to, że nie jest takim pokornym dzieckiem, tylko czasami jego wypowiedzi wzbudzają dużo kontrowersji, jest charakterny z wypowiedzi również, ale to, co mówi, później przekłada to na wyniki sportowe. Więc myślę, że Mikel bardziej podchodzi już do tego, że chce osiągnąć razem z Remco jego sukces końcowy. No, myślę, że swoje najlepsze lata glory ma już za sobą Landa. Na pewno to są super wyniki, tak? Bo to i czwarte miejsce na turze i gdzieś tam zawsze koło podium się kręcił i chyba na Giro był trzeci raz, tak? Tak, też gdzieś na Giro pamiętam taki etap, gdzie był drugi i tak strasznie mi go było szkoda, bo to był taki królewski praktycznie etap, gdzie naprawdę mu tej szybkości na finiszu zabrakło, bo on tam chyba wtedy z Nibalim przegrał, czy z kimś, więc no. No mówię, zawodnik wysokiej klasy i na pewno będzie bardzo, bardzo mocnym wzmocnieniem na ten zbliżający się Tour de France dla ekipy. Jego doświadczenie i kiedy jest przygotowany i ma pod nogą, uważam, że takie stwierdzenie mógłbym powiedzieć, że na pewno będzie lepszym pomocnikiem niż no, nie potrafił być liderem. Tak? Niektórzy zawodnicy no niestety dostają szansę, ale ta psychika gdzieś tam coś szwankuje, właśnie ta głowa, że jednak jest ta obawa przed osiągnięciem czegoś dużego, przed zwycięstwem. Troszeczkę ich to blokuje. No, Mikel myślę, że jest takim przykładem właśnie, że nie do końca mógł swoje warunki fizyczne przekształcić w wyniki. No, czasami się tak zdarza. No, to prawda. Nie jest to prosta sprawa, żeby wszystkie te rzeczy zebrać i do kupy, tak, i pokazać, to tylko nie, no jasne, wielki każdy. Mistrzowie potrafią. Tak, nie każdy tym liderem może być. Czyli z tego, co mówisz, to wnioskowałabym, że właśnie w tej takiej dosyć młodej drużynie Landa będzie trochę takim też nie tylko pewnie wartościowym pomocnikiem, ale też takim wnoszącym trochę doświadczenia i dobrej rady, prawda? Dla tych Tak, młodych. Oczywiście, oczywiście. Myślę, że wniesie bardzo dużo tego doświadczenia, spokoju, opanowania i nie podejmowania, bo czasami ci młodzi zawodnicy jednak potrzebują jeszcze troszeczkę tego objeżdżenia, są za bardzo nerwowi, ja bym to tak powiedział, w swoich poczynaniach. Oczywiście są dyrektorzy z tyłu sportowi, którzy to kierują, tym kierują, ale w pewnym momencie jest sytuacja, gdzie ktoś musi być tam wewnątrz na rowerze, który też potrafi do radia powiedzieć: panowie, nie teraz, spokojnie, nie, poczekamy, czy teraz, jedziemy, robimy. Nie tylko dyrektor, czasami kontakt się urywa, jest, grupa jest porwana, rozciągnięta, szczególnie w górach. Niestety, dyrektor nie ma kontaktu z zawodnikiem i wtedy jest rola tego kapitana z doświadczeniem, który zbierze tych młodych, pokieruje, ustawi i powie co mają robić. Także myślę, że Remco i cały zespół zyskał naprawdę bardzo wartościowego człowieka. Tym bardziej, że Mikel oficjalnie powiedział, że bardzo mu zależy, bardzo chce pomóc Remco, bo bardzo go lubi i jest dla niego taką dodatkową motywacją. Powiedział mi, że ten chłopak dał mi motywację, żebym dalej kontynuował karierę, bo wiadomo, że no, Mikel zbliża się do końca kariery, a poza tym wiadomo, że jest jednym z właścicieli grupy Euskaltel, także po zakończeniu kariery nie kończy jak gdyby nie kończy swojej kariery kolarskiej, powiedzmy, nie wychodzi z kolarstwa, tak? Zostaje w roli menadżera, na pewno zostanie menadżerem lub prezesem, czymś jeszcze wyższym, bo on jest tam jednym z głównodowodzących tej ekipy i będzie kontynuował swoją kolarską przygodę z ekipą Euskaltel. Dobrze, Marek, to teraz czas jest na twoją firmę,
której logo mamy za Twoimi plecami. Powiedziałeś, że Magda ma już pomysł na kolarską emeryturę, a Ty też mówisz, że rehabilitacja Sawicy to może być miejsce, w którym będziesz pracował, gdy już w tym peletonie Ciebie nie będzie, chociaż szczerze mówiąc trudno mi jest sobie to wyobrazić, jak to będzie bez Ciebie. Mam nadzieję, że jeszcze kilka następnych lat będzie można Ciebie oglądać właśnie z tą torbą, z tą musetką albo z tym bidonem przy szosie. Właśnie ten projekt narodził się też w tym celu, bo projekt powstał już wiele lat temu, wspólnie z żoną szukaliśmy jakiegoś rozwiązania na późniejsze lata, kiedy ja już przejdę na tą kolarską emeryturę i na szczęście to był strzał w dziesiątkę, bo jak się okazało, Marta się super odnalazła w tym świecie, tak więc 5 lat studiowania fizjoterapii, później dalsze praktyki i zdobywanie swojej wiedzy na dodatkowych kursach. Oczywiście wcześniej wszystko było przygotowane, zaplanowane, to był krok po kroku dążenie do tego, co w tym momencie już działa. Oczywiście są to początki, także na spokojnie, ale nigdy nie szliśmy w ilość, chcemy iść w jakość, tak więc nawet kursy dodatkowe po studiach Marty były może nieliczne, ale naprawdę bardzo, bardzo mocno kierujące to, co chce robić Marta i czym się zajmować. Tak więc fajne rzeczy dodatkowo do fizjoterapii, które studiowała, które uczestniczyła w kursach. Tak więc ma swoje kierunki, jest ukierunkowana bardzo mocno, jeżeli chodzi, jeżeli mogę powiedzieć, już dodać tutaj uroginekologia, urologia męska, uroginekologia kobieca, także oczywiście fizjoterapia, plus do tego manipulacja na powięźniach, czyli technika Ludziego Stecco. Także to są takie rzeczy, które uzupełniają, ale przede wszystkim pozwalają na super robotę i jak gdyby troszeczkę zapełnienie tej niszy, która powstała u nas w tym kierunku. Tak się złożyło, że akurat kobiece kolarstwo przeżywa ogromny boom w tym momencie, więc ja mogę zachęcić tylko zawodniczki, żeby tutaj odwiedzały nas, bo Marta jest przygotowana, ma swój gabinet tak, to się nazywa ginekologiczny. uroginekologiczny, tak. Czyli te wszystkie mięśnie, dna miednicy, problemy związane też przy kolarstwie kobiecym, to są przecież wielogodzinne już wyścigi, są coraz większe, to jest wielogodzinne siedzenie na siodełku, tak? To jest problemy związane z tym, tak więc tutaj żona jest przygotowana w tym kierunku i mówię, że no wiadomo, no, akurat myślę, że kobieta z kobietą szybciej dojdzie do kontaktu i porozumienia w tych sprawach. Tak. Ja ze swojej strony oczywiście w wolnych chwilach jestem do dyspozycji. Mam tutaj grupa duża jest mastersów, tak, którzy na pewno z czasem będą chcieli skorzystać z masażu, poczuć się jak Michał Kwiatkowski czy Richard Carapaz, żeby wiedzieć, sprawdzić na własnej skórze, jak wygląda masaż kolarzy zawodowych. Także, ale mówię, na początku to nie jest jakiś mój główny cel, to jest nasze miejsce, chcemy robić dobrą robotę, chcemy się rozwijać na spokojnie i chcemy dać przede wszystkim dobrą obsługę, można tak powiedzieć, no dobry... Usługi na najwyższym poziomie, nie? A ja jeszcze jestem skupiony bardzo mocno, nie zamierzam jak gdyby przechodzić na emeryturę, tak jak wspomniałem wcześniej. To jest po to, żeby Marta mnie tutaj przygotowała i trzymała w jak najlepszej kondycji i formie, co robi oczywiście. Dzięki temu uważam, że z roku na rok młodnieję, a nie starzeję się, jestem w lepszej formie, także to był też cel tego projektu. A no, nie mówmy o wieku, wiek to są cyfry i ja uważam, że jeszcze troszkę w tym moim serduszku się iskrzy, no nie troszkę, dużo, żeby zostać w tym kolarstwie. Bardzo lubię pracę z młodzieżą, przez to też późniejsze kroki będę jak gdyby kierował w tym kierunku, gdzie postanowiłem, że troszeczkę wspomogę tutaj szkółki kolarskie, właśnie przekazując tą wiedzę, którą zdobyłem przez tyle lat i pracę z młodzieżą. Chciałbym przekazywać przede wszystkim tym młodym adeptom, którzy będą zaczynać swoją przygodę z kolarstwem, żeby wyeliminować jak najwięcej błędów, żeby nie tracili czasu na rzeczy, które później są nieprzydatne czy źle zrobione. Także będziemy kierować tą młodzież przede wszystkim pod
w kierunku prawidłowego, jak ja to nazywam, dnia sportowca, tak? Od momentu, kiedy się budzi, poprzez, wiadomo, rozpoczęcie dnia, szkoła, trening, odpowiednie odżywianie, wypoczynek, sen, cała kultura bycia kolarzem, chcemy to wdrażać wśród młodych ludzi, żeby jak najszybciej byli przygotowani, rozumieli też to, nie popełniali błędów, nie myśleli, że może mają rację, robiąc takie rzeczy. Chcemy po prostu formować młodych przyszłych kolarzy, bo myślę, że no, potrzeba nam zastrzyku takiego świeżego do naszego sportu. Mamy fajnych teraz grupę, fajnych juniorów, tak, którzy się pokazują w świecie, ale myślę, że trzeba zacząć od samego dołu, od samego początku, tych dzieci. Ja myślę, że już po tylu latach pracy z zawodowcami swoje osobiste marzenia spełniłem, ale nie chcę tego zabierać, chować to gdzieś tam, zawiązać w woreczku i to byłem ja, to jest moje i niech sobie każdy tam robi co chce, tylko wręcz przeciwnie, jestem otwarty właśnie, żeby współpracować tutaj ze szkółkami kolarskimi, czy nawet organizować, mamy taki pomysł, żeby organizować też pogadanki, warsztaty instruktorom kolarskim, spotkania z tą młodzieżą, także to jest też cel tego miejsca, to nie jest tylko stricte miejsce, gdzie przychodzą ludzie z kontuzjami, czy do Marty problemami fizjoterapeutycznymi, czy generalnie problemami, ale też chcemy, żeby to była taka szkoła początkujących kolarzy. Super, ale czy osoby takie niezwiązane ze sportem też mogą korzystać z Waszej oferty? Oczywiście, oczywiście. Na To jest, masaż czy nasza na... oferta jest otwarta dla całej publicznie. To nie jest stricte miejsce, gdzie tylko sportowcy czy kolarze mogą tutaj korzystać z naszych usług. Absolutnie. Jest to miejsce otwarte. Jest nasza strona, na której znajduje się nasze oferty, także można sobie śmiało sprawdzić naszą ofertę i czym dysponujemy. Tak, ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja zaobserwowałam profil na Instagramie rehabilitacji Sawicy. Jest jeszcze strona internetowa. To mieści się w Godzieszach Małych. To jest koło Kalisza? Tak. To jest koło Kalisza. Godziesze Małe słyną z tego, że od wielu lat są dzięki wójtowi gminy Godziesze, gdzie organizowane są Mistrzostwa Polski w jeździe drużynowej i Mistrzostwa Polski w jeździe dwójek. Także koniec sezonu polskiego, kalendarzowego, odbywa się tutaj w Godzieszach. Tak. Tak więc tych wszystkich chętnych, którzy będą tutaj chcieli zakończyć sezon, więc myślę, że się odbędą jeszcze raz w tym roku. Muszę się spotkać z wójtem, bo parę rzeczy mamy do omówienia, ale super, super osoba, przyjazna kolarstwu, który naprawdę też tą gminę rozsławił w Polsce poprzez organizację przez tyle lat Mistrzostw Polski. No oczywiście, no działa tutaj najstarszy klub w Polsce, KTK Kalisz, gdzie no, to już jest nazwa sama w sobie. Jest Tak, klub kolarski, także region słynie też no, z wielu dobrych zawodników. No i mam nadzieję, że ta wschodząca gwiazda, która jest właśnie tutaj stąd, Patryk Goszczurny, który teraz nas bardzo godnie reprezentuje na arenie międzynarodowej, zdobywając i tytuły Olimpiady Młodzieżowej i wicemistrza tej Olimpiady w jeździe ze startu wspólnego, jest mistrzem Olimpiady Młodzieżowej w jeździe na czas. Aktualnie, no wiadomo, podpisał już umowę z zapleczem Jumbo, także no, region naprawdę jest bardzo tutaj dobrze, tak jak gdyby prosperującym regionem, jeżeli chodzi o kolarzy, młodych zawodników. Można wymienić, jest Martelli Pera, który teraz będzie ścigał się we Włoszech, no, jest Wiktor Gaudyn, Piotrek Maślak, jest Jakub Gilicki, także to są chłopaki, którzy tutaj naprawdę, KTK Kalisz robi super robotę, tu trzeba też wyrazy podziękowania prezesom, trenerom z KTK Kalisz, którzy naprawdę zawsze robili super robotę, potrafią odnaleźć wielkie talenty, wypromować je i wysłać dalej w świat. Także myślę, że też nie bez przyczyny jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Tak, no właśnie, bo w takim zagłębiu kolarskim będziecie też takim miejscem, tak jak powiedziałeś wcześniej, a przy okazji mogą skorzystać inni. Tak jak mówisz, to na przykład ja to nie znam się teraz, nie chcę się mądrzyć, ale widzę po publikacjach różnych w internecie, artykułach dotyczących zdrowia, widzę, że coraz częściej zachęca się na przykład
Kobiety po to właśnie, żeby po porodzie korzystały z terapii uroginekologicznej. Nawet wczoraj wyświetlił mi się artykuł i od razu pomyślałam o Was, bo sprawdzałam ofertę Waszej rehabilitacji, Waszej firmy, więc to jest super. I Tak, pozdrawiam bo Twoją dzięki żonę. tej właśnie, wiesz co, nie trzeba zabiegów lekarskich, nie trzeba, to było takie troszeczkę zapomniana część tego procesu, tak, przedporodowego, poporodowego, te Właśnie. dynamicznicy, te problemy z nietrzymaniem moczu, czy te wszystkie kobiece sprawy, ale dzięki fizjoterapii, dzięki ćwiczeniom, prostym ćwiczeniom, naprawdę nie trzeba, czy żeby to był wstydliwy problem, czy myśleć, że to nie wiadomo, jakie potrzebne tu są zabiegi, czy jakieś operacje, czy dzięki fajnym ćwiczeniom fizjoterapeutycznym, dzięki stymulacji, dzięki ćwiczeniu tych mięśni, kobiety wracają do pełnej sprawności, funkcjonują normalnie, cieszą się. Mamy już tu kilka przypadków, których Marta tutaj doprowadziła ludzi w super, w szybkim czasie, tak, których pozbyli się problemów, gdzie to były wielkie, wielkie oczy, co ja teraz zrobię i nie wiadomo, co będzie dalej. A jednak można to zrobić dzięki tym terapiom. To są proste sprawy, ćwiczenia. Jeżeli ktoś chce, to naprawdę w szybki sposób można zapobiec temu i zlikwidować te problemy. Super, super. Marek, gratulacje. Pozdrawiam też Twoją żonę, moją imienniczkę zresztą. Gratuluję jej też tej firmy i studiów 5-letnich plus kursów fizjoterapia. Naprawdę nie jest łatwym kierunkiem. Wiem, bo znaczy wiem z teorii, bo nie studiowałam, ale jakby też kręcąc się wokół uniwersytetu, pracuję w mediach też uniwersyteckich. To wiem, że rozmawiam czasami po prostu ze studentami fizjoterapii i wiem, jaki to jest trudny kierunek. Ja się śmieję zawsze, że to taka mała medycyna, naprawdę. To naprawdę dużo wiedzy trzeba. Myślę, że to już nie jest taka mała medycyna, ale naprawdę te 5-letnie studia, bo wcześniej były 3-letnie, pokazały, że to już jest taka bardziej średnia medycyna, bo Tak, to właśnie, no. wszystko, co Marta musiała się nauczyć Ogrom przez wiedzy. ten czas, to jest Tak. naprawdę mnóstwo materiału i wiedza jest ogromna. To prawda, to prawda. Dobrze, Marek, to zbliżamy się do końca. Dziękuję Tobie serdecznie. Jak zwykle każda rozmowa jest bardzo sympatyczna, a przede wszystkim pełna różnych ciekawych informacji. To co, lecisz, mówisz jutro, nagrywamy tę rozmowę w sobotę 20 stycznia. Ona się ukaże 22 wieczorem, czyli Ty będziesz już na Majorce w tym czasie. Już będę na Majorce, już będę przygotowywał wszystko do pierwszego startu w tym sezonie i ja myślę, że tak, trzymajcie kciuki, bo chcielibyśmy zacząć dobrze ten sezon, znów od kolejnego zwycięstwa na Majorce i cóż, żeby cały sezon był taki sam, na pewno, żeby był lepszy niż poprzedni, chociaż nie możemy powiedzieć 53 zwycięstwa, także to jest taka solidna cyfra. Tak, zawsze ten licznik Patryka Lefevera bije tam. Nie, i no mówię, po przekroczeniu 50 jesteśmy już zadowoleni i cel osiągnięty, tak? Satysfakcja pracy jest ogromna. Jasne, zobaczymy. Nowy sezon to zawsze nowe otwarcie. Może okazać się, że jakaś drużyna, która była super mocna, będzie trochę słabsza. Może wejdą nowe, będzie nowe rozdanie, nowy układ w peletonie. Zobaczymy, jak to będzie. Zawsze to jest, to zawsze lubię to takie uczucie na początku sezonu, żeby ta taka niewiadoma, co się będzie działo, jak kolarze będą się prezentowali, to zawsze jest super. I cóż. Tak, Dzięki myślę, bardzo. że co roku właśnie tak jest, że no, to nie jest taki standard powielany corocznie, a przyjedzie ten, startuje tutaj, to znaczy, że on wygra. Tak. Skończyło się to w kolarstwie. Nie ma pewnych zwycięstw, no wiadomo, no, wielkie imprezy, to już jest troszeczkę inaczej, ale reszta wyścigów, nie można być pewnym, że startuje ten zawodnik i on to wygra. Także Dokładnie. no, dzięki temu kolarstwo zyskało wiele, uważam, jest bardzo ciekawe w tym. To prawda. Dziękuję, Marek, bardzo. Pozdrawiam Ciebie serdecznie i myślę, że do następnej rozmowy kiedyś tam. Dziękuję. Dziękuję ślicznie, również pozdrawiam. Do usłyszenia i do zobaczenia. To na chwilę jeszcze ja. Zajmę Wam już tylko chwilę, bo wiem, że rozmowa z Markiem była dość długa, ale mam nadzieję, że wystarczająco interesująca i warta tej ponad godziny czasu trwania.
Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam Was do wsparcia mnie dowolną kwotą za pośrednictwem portalu Patronite lub do wpłacenia jednorazowo, również dowolnej kwoty, przez portal Suppi by Patronite. Będę wdzięczna za wszelkie wpłaty. Chciałabym Wam również powiedzieć, że styczeń i myślę, że także jakaś część lutego będą przebiegały pod znakiem takich właśnie rozmów, obszernych wywiadów z ludźmi, którzy siedzą w środku kolarskiego peletonu, którzy mają doświadczenie w tym sporcie, którzy, można powiedzieć, na kolarstwie zjedli zęby. Mam nadzieję, że w ten sposób umilę Wam trochę te zimowe miesiące w Polsce, kiedy to za oknem jest śnieg, mróz albo chlapa i na rower nie wychodzimy w ogóle albo wychodzimy bardzo rzadko. Dziękuję bardzo za dziś, poproszę jeszcze o subskrypcję, łapkę w górę i widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia, ciao, ciao!